Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Psalm 19:2. Bóg przemawia przez stworzenie. Bóg nie jest daleko od nas, ludzi. Nie wycofał się, jak twierdzą niektórzy. Nie. Możemy Go widzieć, gdyż Bóg dzisiaj przemawia do nas przez otaczające nas Jego stworzenie. Dawid, poeta tego psalmu, myśli o rozgwieżdżonym niebie i mówi: niebiosa opowiadają chwałę Boga. Dziś wiemy o wiele więcej na temat wszechświata niż on w tamtym czasie. Widzimy miliardy galaktyk z miliardami gwiazd, z których wiele jest większych i masywniejszych od naszego Słońca. Dokonujemy obliczeń w latach świetlnych, chociaż trudno nam sobie wyobrazić tak ogromne odległości. Nasze teleskopy są coraz lepsze, a nasze sondy kosmiczne latają coraz dalej. Zdajemy sobie sprawę, że Ziemia i Układ Słoneczny są precyzyjnie dostrojone i dopasowane właśnie do nas, ludzi. Nasza Ziemia leży w zielonym pasie Słońca, a nasz Układ Słoneczny w pasie życia naszej galaktyki. I tylko tam, według naszych wyobrażeń, wydaje się możliwe życie. Wszystko to wskazuje na fakt, że Bóg stworzył wszechświat i umieścił nas i naszą Ziemię właśnie w tym miejscu. Natura nie tworzy słów, a jednak mówi, opowiada. Dlatego Paweł apostoł może później napisać, bo niewidzialna jego istota to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Tak, Bóg może być postrzegany w stworzeniu. Nawet jeśli ludzie nie mają Biblii lub jej nie czytają, mają naturę, przez którą Bóg do nich przemawia. Dlatego, gdy staną przed Bogiem, będą bez wymówek mogli uznać wielkość i moc Boga. Mogli Go uczcić, mogli zapytać o Jego wolę. Dlatego możemy być pewni, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Psalm 19, werset 2. Psalm 19, werset 2.